W czasie pandemii mamy zwiększoną ilość zachorowań na zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne związane ze stresem zachorowania. Coraz więcej widzieliśmy osób, raporty, że ludzie chorują, umierają. Dawniej wydawało się, że to nas nie dotyczy, natomiast w obecnej chwili coraz więcej osób z naszego otoczenia choruje i umiera. Jest to bardzo niebezpieczne. Osoby, które mają predyspozycje do zaburzeń lękowych, nasilają się te lęki, mają zaburzenia depresyjne, a są też osoby, które wpadają nawet w psychozy. Mam takiego pacjenta, który w trakcie choroby koronawirusa miał uszkodzony właśnie tkankę mózgową i doznał halucynacji wzrokowych i słuchowych. Czyli jest to realne zagrożenie wywołane właśnie czynnikiem patogennym, wirusem właśnie SARS i COVID. Dlatego też innym aspektem jest życie codzienne, warunki bytowe. Mamy pacjentów, którzy w momencie się leczą z powodów właśnie zaburzeń adaptacyjnych, gdzie utracili pracę, mają dzieci, rodziny, mają zobowiązania finansowe, kredyty i w związku z tym wpadają w zaburzenia lękowe, depresyjne, depresyjno-lękowe czy depresje. Jest to bardzo nasilający się proces. Również niektóra część osób walczy ze stresem przez picie alkoholu. I też tutaj mamy przypadki, że osoby, które podczas izolacji, gdzie były na kwarantannie, gdzie miały 5 czy 10 lat abstynencji, zaczęły z powrotem sięgać po alkohol. Taka sytuacja, to jeśli na przykład trwa 2 tygodnie, jest obniżony nastrój, obniżony napęd, zmęczenie, brak wiary w siebie, czasami pojawiają się myśli samobójcze, też to jest znak, że to jest depresja. Czyli bezwzględnie powinniśmy szukać specjalisty, psychiatry, który właściwie może włączyć leczenie przeciwdepresyjne, ewentualnie wspomagająco psychoterapię, czy porady psychologiczne odpowiedniego psychologa doświadczonego. I to skieruje. Podobnie jeśli mamy problemy ze snem i na przykład jeśli 3-4 dni nie śpimy, to powinniśmy koniecznie udać się do specjalisty, ponieważ takie tygodniowe niespanie może wywołać nawet chorobę psychiczną, czyli psychozę. Tych warunków złego samopoczucia, wiadomo, jak jeden dzień ktoś nie prześpi w nocy, to nie jest nic złego. A jak 5 dni czy 6 dni nie śpi, to już jest to niepokojące i trzeba się udać do specjalisty psychiatry. Jest mnóstwo negatywnych następstw pandemii. Oczywiście podchodzimy do tego indywidualnie, każdy inaczej. Natomiast co jest zagrożeniem od strony psychicznej, psychologicznej? Przede wszystkim to, że stres towarzyszy nam od dawna. Od dawna jest pandemia, są różne odsłony, jest lepiej, jest gorzej. Czujemy się niestabilni ze względu na to, że nie mamy pełnej wiedzy na temat tego, co się dzieje i co. I to wywołuje stres. Nie mocny, bo gdyby to było nagle, gdyby to był marzec zeszłego roku, mielibyśmy duży stres. Dzisiaj mamy ten stres niewielki, ciągnący się, rozlewający. On jest najgorszy, ponieważ on przestaje być wyczuwalny przez człowieka. W pewnym momencie nie czujemy tego stresu, a on dalej jest. Dalej fizjologicznie źle na nas działa i może wywoływać choroby somatyczne różnego rodzaju. A my nie czujemy, że jesteśmy w stresie. Następstwa tego są potworne, również dla naszego zdrowia psychicznego. Przede wszystkim możemy zapadać na depresję i inne wahania nastroju. Jesteśmy zagrożeni nerwicami, które są niezwykle nieprzyjemne. Może nam się wydawać, że jesteśmy chorzy na dużo różnych poważnych chorób, jak na przykład choroby serca, prawda, czy choroby kości. A to wszystko jest nieprawda, to wszystko jest nerwica, to są częste choroby, ale są też choroby poważne. Rozlany stres może powodować niektóre nowotwory chociaż. Młodzież żyje przede wszystkim w świecie wirtualnym, w drugiej kolejności w świecie rzeczywistym. Młodzież znosi to zdecydowanie lepiej, młodzież obchodzi również, może inaczej, no młodzież spotykając się online nie odczuwa takiej pustki,
a i tak mogą się gdzieś spotkać, bo na przykład wynajmują sobie mieszkania na imprezy. Natomiast starsi ludzie czują się sfrustrowani, czują się troszkę jak w stanie wojny, czekają aż to się skończy i cierpią, bo nie mogą chociażby spotkać się towarzysko.